Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z sklepu Taco z Kika, z H&M-u, z Primarka, z C&A i ze sklepu New Yorker. Mam nadzieję, że wszystkie wymówiłam. Jakby co, to jeszcze dodam, jak będę pokazywać. Pierwsze może zacznę pokazywać ze sklepu Taco. Tutaj pierwszy raz taką papierową torbę dostałam. Zazwyczaj normalne reklamówki dostaję, a tu pierwszy raz taką torbę. Tu wiele nie mam, to pokażę. Wyciągnę to wszystko, żeby tutaj nie szeleścić. O, dostałam jeszcze taką ulotkę. Dostałam jeszcze taką ulotkę. Fajna taka bluza jest w kratę. Płaszczyk taki, za 24 euro, tutaj taki widzę, nawet bardzo fajne. I pierwszy zakup z tego Taco to jest taki sweterek, Nacia już w sklepie chciała go ubrać, więc on już był ubrany, bo jej się strasznie spodobał. Tutaj tak bardzo fajny, brązowy sweterek, tutaj z takimi grochami białymi. On jest taki długi, Nacia mówi, że wygląda jak sukienka, bo dosyć ten sweterek jest taki dłuższy. I bardzo fajny, z getrami wygląda, tutaj z takim zwierzaczkiem, typowo na jesień. I kolejne to takie spodnie, bardzo fajne, rozszerzone, tutaj na, też można na pasek, siwe, tu z kwiatuszkiem, na nogawce tutaj też z takim kwiatuszkiem. Z kwiatuszkami, no i z tyłu z kieszonkami. Bardzo fajnie na Natasi te spodnie leżały, dlatego je wzięłam. One były w cenie 9,90. No i kolejne to takie kupiłam z Familii sklepu, granatowe. Tutaj z kwiatuszkami spodnie. Bardzo fajne. One takie typowo na jesień, chociaż na wiosnę też mogą być na... Ale... Bardzo fajne, bo już Nacia z wszystkich spodni prawie wyrosła. To muszę się w spodnie zaopatrzyć. No i kolejny ciuszek to kupiłam ze sklepu H&M. Tu są tylko dwie rzeczy. To kupiłam taką czapeczkę za 5,99. Taka zwykła czapeczka. Tutaj z takim złotym serduszkiem. Była jeszcze w kolorze czarnym. I w kolorze brązowym. Nacia chciała akurat taki kolor. No. Nacia w ogóle lubi takie różowe kolory, więc wybrała taką czapeczkę na jesień. Kolejny to jest z tego H&M. To za 9,99 jest taka bluza. Tutaj coś takiego w takie łatki. Naci się ta bluza strasznie spodobała, z kapturem, tutaj jest ze srebrnym takim napisem i tutaj na dole ma na taką gumkę. No i ostatnie to są rzeczy, które kupiłam sobie ze sklepu New Yorker, ale tutaj mam taką pierwszą rzecz, to jest parasolka, ona była w cenie 4,99, ale ja ją chyba Natasi dam, bo ona ma taką swoją, te parasoleczki takie kolorowe dla dzieci, ale mi się wydaje, że ja chyba tą Natasi dam, żeby miała ten, żeby jakby na przykład nie padało z rana czy coś, że mogłaby sobie włożyć do torby, nie musiałaby ją tachać, trzymać w rękach, tylko po prostu ją do torby w ten włożyć, dlatego może tą parasolkę dam Naci. Kolejne to kupiłam sobie za 4,99, no 5 euro, takie zwykłe spodnie, takie zwykłe, getrowe, one trochę cienkie są, ale jeszcze na razie ok. Jakby co, na przyszły rok też będą dobre. Dobra, to są dla mnie. Kolejne to kupiłam sobie, to już w promocji, kupiłam z 17 euro na 5 euro, czyli praktycznie 12 euro zaoszczędziłam. To kupiłam sobie taki sweterek biały, no biały, taki bardziej kremowy. On jest taki cienki dosyć, ale ja już ten sweterek miałam kupywany i już pokazywany też, tylko że siwy. Ale też już miałam go kupione,
I też chyba w promocji kupowałam. No i tutaj właśnie zaoszczędziłam. O, normalna cena 17 euro, a ja za 5 euro kupiłam, więc naprawdę dużo zaoszczędziłam. No, i kolejne to kupiłam taką sukienkę, ale ona chyba nie była w promocji za 15 euro. Tylko że to już będzie sukienka bardziej na przyszły rok, bo w tym roku to już chyba pogody nie będzie. No może jak Nacia pójdzie do szkoły, ma być 20 stopni czy 21. To jest taka sukienka. Ona ma tutaj na takie na guziczki 3, nie 4. Tutaj jest bardzo fajna, bo jest taka poszerzana. Na lato super jest. Tylko jedyny minus, ona się tak trochę szybko gniecie, jak się ją ubierze, ale jest naprawdę bardzo fajna. I jest dla osób, które no nie mają za dużego biustu, no chyba że nie wiem, jakby te guziczki były odpięte i może wtedy by dobrze wyglądało, nie wiem, bo jak na przykład u mnie, ja mam wszystkie zapięte, to jest akurat na styk, jak jest wszystko zapięte, a ja mam rozmiar standardowy 75B. Więc to jest taki na styk, a jakby ktoś miał większy biust, no to nie wiem, musiałby to mieć poodpinane i nie wiem, czy to by dobrze wyglądało, czy nie. Tego akurat nie sprawdzałam. No, ale sukieneczka mi się strasznie podobała. Może jeszcze ją w tym roku ubiorę, nie wiem. Nacia ma teraz czwartek szkołę, drugiego, pierwszy dzień. To ma być 20-21 stopni, jakoś weekend ma być ciepły. To może jeszcze zdążę ją ubrać, bo ja ją akurat kupiłam, jak już zaczynały się chłodne dni. Ale ja rosnąć nie będę, jedynie mogę schudnąć albo przytyć. To w razie co, na przyszły rok będzie dobre. Kolejne to kupiłam sobie taki łańcuszek za 5 euro. To jest taki tutaj łańcuszek, to akcesorium jest, nie wiem. No, taki łańcuszek tutaj jest z krzyżykiem. I tutaj są tak z takimi dwoma medalikami. Jeden taki większy medalik i tutaj drugi taki mniejszy. Bardzo fajne. Na razie nie będę tego ściągała, bo trochę tutaj plątaniny by było. Ale łańcuszek mi się strasznie spodobał. I ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam, to jest taka za 5 euro. No, to taka to torebeczka, tutaj czarna, była jeszcze w kolorze brązowym i jeszcze jakiś tam kolor był, już nie pamiętam. Ale ja sobie wzięłam czarną. Wow. Dobra, na razie to nie tak. Tutaj z takim dłuższym paskiem. Wzięłam to z tego względu, że czasami biorę tylko telefon i klucz ze sobą, więc to jest super, tu bym sobie telefon mogła włożyć i klucz by się tam też zmieścił, więc takie na dwie rzeczy akurat. Bardzo fajne. No, ja więc sobie dużo nie kupiłam, dla mnie to praktycznie tylko tutaj te rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!